wracasz na Ardskellig. Tak, w końcu mam zostać królem. Zabiłem giganta, odbiłem Undvik i straciłem całą drużynę. Kto jeszcze zgłosił swoją kandydaturę? Pewnie Lugos Siny, Otryk, Svanrige. I Ceres. Ceres? Moja siostra? Ale ona przecież... Wszyscy byli zaskoczeni. A ojciec? Poparł ją? Pozwolił jej wyruszyć na jakąś szaloną wyprawę? Nie był zachwycony. Zwłaszcza, że Ceres nic mu wcześniej nie powiedziała. Mnie też nie. Popłynęła na Spikerok. Sama. Sama? Co ona sobie w ogóle myślała? Ktoś powinien za nią popłynąć i ją powstrzymać. Ceres już wróciła. Powiodło jej się. O. Zawsze lubiła się ze mną ścigać, ale dotąd to zawsze ja wygrywałem. No, czas mi w drogę. Bywaj, Geralt. Dziękuję za pomoc. Bywaj, Ancraid. Wedle informacji cesarskiego wywiadu, Ciri trafiła do Nowigradu. Próba odnalezienia jej w największej metropolii północy była jak szukanie igły w stogu siana, ale Geralt mógł liczyć na pomoc przyjaciół. Wiedźmin postanowił skontaktować się z Triss Merigold. Pozdrawiam. Pokaż mi swoje towary. Bywaj. Zaprzestańcie tych niecnych praktyk. Miecze pierwszego sortu. Pokaż mi swoje towary.
Bywaj. Znikaj stąd, bo łowcom doniosę wcześniej. Nic. Ludzie, masz na skrzynkę? W twoim wieku? I to teraz, w czas wojny? Zwariowałeś! Każdy ci to powie! Wiedźmin? O, przychodzisz może w sprawie ogłoszenia? Nie do końca. A o co chodzi? Dobrze słyszałem, że szukasz towarzysza na jakąś wyprawę? Nie jakąś, tylko za morze. Widzisz, jak mnie w 1242 zaciągali do piechoty, obiecałem mojej kochanej Letcie, że wrócę z frontu żywy, a do tego przywiozę jej perłę ze Skellige. I to nie pierwszą, lepszą, tylko czarną, najcenniejszą i najrzadszą. O, masz fantazję. No tak, tyle, że skończyło się na słowach. Z wojenki wróciłem tamtej i następnych, ale przysięgi nie spełniłem. Nadeszła pora to zmienić, bo jak nie teraz, to kiedy? Tylko zdążyłem się w międzyczasie zestarzeć, widzisz zresztą. Sam sobie nie poradzę. Potrzebuję jakiegoś ramienia, na którym mógłbym się wesprzeć. A ramię Wiedźmina byłoby najlepsze. No, to jak będzie? Pomysł szalony. Ale ciężko odmówić mu pewnego uroku. Jeśli masz czym zapłacić, pomogę ci. O złoto się nie martw. Sporo go z różnych wojen zwiozłem. Spotkamy się na miejscu, przy zarwanym moście pod Arinbjorn. Stamtąd jest już tylko parę kroków do łowiska, gdzie ponoć rodzą się te czarne perły. Może być? Może. Do zobaczenia. Dlaczego pan ma takie dziwne oczy? Nienawidzę królestwa. Widziałeś ten pusty stan? Uzbrojone oprychy w mieście. Zmierz się ze mną! Siebie, Maryna. Wstawaj do walki! Tym razem nie pójdzie ci tak łatwo. Bo przyprowadziłeś kolegów? A oni co? Wszyscy pannie Gudce ślubowali? Nie. Ale sprawiedliwiej będzie, jeśli my sam otrzeć na ciebie uderzym. Tak? Tak, boś jest nikczemnik i żeś mnie podle oszukał. Nie mówiłeś, że jesteś Wiedźminem. Rzeczywiście, w takim razie nie miałeś wyboru, ale ja nie będę z wami walczyć. Będziesz musiał, albo cię zasieczem. Honorowo, bez litości. Jesteś już ścierwem! Oh!
Korony same z mieszka wyskakują. Pokaż, co tam masz. Bywaj. Rozmawiałeś ze swoją sąsiadką? Tylko ten rum. Gorzały bym się napił. Ta... Nie, kurwa, sam. Ty, piękny. Co zrobić, żeby taką bladą mordę mieć? Kiedy ostatni raz moisz włosy? Ej ty, widziałeś jakieś cielęcinki? Takich jak ty nie powinno się do Nowigradu wpuszczać. Módlmy się, aby wieczny ogień wysłuchał naszych prób. Niechaj wiesz. To na pewno nie jest prawdziwe. Widziałeś niby ten jest na czym oko zaszczepił? O! Jeszcze jak. Dorodne dziewczyny przyjechały z krain zajętych przez Nilfgaard. Naprzód. Znasz Wendgego? O! Nie znasz, to na pewno poznasz. Ja tam nie jestem rasistką. Człowiek, elf czy krasnolud? Przepraszam. U nas w Kowirze to lepsze. Tylko u mnie kaftany wedle najnowszej mody. Wyglądają jak... Wieczny ogień z tobą. Skąd przybywasz? Z Velen. Tam wojna, panie. Velen, to się nisko pieni. Smoknij mnie w dupę. Ho! Pewnego dnia matka znalazła u boku swego umierające dziecko. A może by tak wieczorkiem chyt do Zamtuza? O! A! Odmienię! A! Każdy sobie rzepkę skrobi. Ludzie Nowigradu, przestańcie się lękać.
brat jest waszym największym wrogiem. Nie dotykaj mnie! Gdzie? Powinienem użyć oka.
To jeszcze nie koniec.